Jeden radny wstrzymał się od głosu. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów. Piotr Rećko, kandydat, otrzymał 12 głosów. Kandydat Piotr Karol Bujwicki otrzymał 6 głosów. Wymagana większość głosów dla wyboru na starostę Sokólskiego wynosi 10 głosów, co stanowi bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady. Wymaganą większość głosów uzyskał Piotr Rećko i ten kandydat został wybrany na starostę. Chciałbym rozpocząć tak, jak każdy z naszych rodziców rozpoczynał ważną pracę, rozpoczynał ważne przedsięwzięcie. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo tak powinniśmy zaczynać. I w imię tych zasad, wartości będziemy postępować. Wzajemnie się szanując, liczę na to, że wzajemnie się szanując, a jednocześnie rozwijając nasz powiat w różnych kierunkach, bo uważam, że mamy wspaniałą małą ojczyznę, mamy wspaniałych mieszkańców. Mamy też wspaniałą Radę Powiatu Sokólskiego, bardzo merytoryczną, mądrą. Chciałbym współpracować z każdym, chciałbym z każdym być, dla każdego służyć. Tak samo chciałbym służyć dla każdego z mieszkańców. Jestem do Państwa dyspozycji. Z całego serca Wam wszystkim dziękuję. To jest takie niesamowite, że wiecie Państwo, być obdarzony zaufaniem. I zaufaniem wyborców, ale i też kolegów radnych. To jest naprawdę niesamowite uczucie. Muszę Państwu przyznać, że no, jestem wzruszony, pomimo tego, że trzeci raz jestem wybrany na starostę, to cały czas te wzruszenie jednak mnie ogarnia, bo to jest naprawdę niezwykła rzecz. To obiecuję Państwu ciężką pracę i naprawdę wykonamy zadanie. Dziękuję z całego serca. Dziękuję bardzo. Gratuluję panu staroście. Szanowni Państwo, no, to matematyką się nie wygra. My tutaj jako radni na końcu stołu szliśmy do wyborów z hasłem czas na rozwój, czas na zmiany. Jeżeli chodzi o rozwój, to wiadomo, o co chodzi. O każdy z nas ma jakieś inwestycje zaplanowane, chciałby je zrealizować, chciałby wspierać oświatę, sport, służbę zdrowia, chcielibyśmy dbać o Szpital Sokólski, o różne instytucje, którymi zarządza starostwo, powiatowe starostwo. Szanowni Państwo, to jeżeli chodzi o to rozwój, zmiany, chodziło nam o zmiany personalne, no nie ukrywamy, że szliśmy tutaj z takim hasłem wyborczym, że powinniśmy zgodnie z oczekiwaniami naszych wyborców zmienić starostę. Nie udało się, ale szanowni Państwo, my deklarujemy współpracę, konstruktywną współpracę. Oczywiście przychodzimy do opozycji, ale opozycji też nie do radnych, nie do nawet zarządu, ale osobiście do pana starosty, bo uważamy, że kropla drąży skałę. No to, co dzisiaj zapoczątkowaliśmy, uważamy, że na pewno z czasem Państwo się przekonacie też do naszych idei, do naszych pomysłów, do wizji, do naszej wizji powiatu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za oddane na mnie głosy. Tak jak mówiłem, szanuję Państwa wybór, gratuluję panu staroście i cóż, i życzę Państwu owocnej pracy. Dziękuję bardzo. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów. Kandydat Jerzy Białowieski otrzymał 12 głosów. Wymagana większość głosów dla wyboru na listę starosty Sokólskiego wynosi 10 głosów, co stanowi zwykłą większość głosów. Wymaganą większość głosów uzyskał Jerzy Białowieski. Ten kandydat został oddany w Sokólskiego. Że będę współpracował z każdym, pomógł leży na sercu dobro mieszkańców powiatu Sokólskiego. Dziękuję jeszcze raz Państwu.